24h.pl. Komisje stałe Rady Miejskiej podczas posiedzenia wspólnego pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jawor za 2016 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Samorządowych Instytucji Kultury. Pytania odnośnie omawianych punktów zadawali jedynie radni Krzysztof Detyna oraz Zbigniew Dynowski. Odpowiadała na nie skarbnik gminy Anna Kołodziej. Sesja absolutoryjna czeka Radę Miejską w czerwcu.